O, przyjechała ciężarówka. Siemano! Siema, co tam chłopaki? Łukasz. Adrian. Adrian. Drona bierzemy? Tak, bierzemy. To płyn. Płyn hamulcowy kapie i bijesz. No, muszę inny zbiorniczek dać. To przyjdziemy tam z tyłu, nie? No. Wezmę tylko pod... No to witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Przyjechała do nas laweta. Będziemy ładować 60 i jedziemy do Konina, pod Konin. Jak tam droga, dobrze? Ładunek jeden załatwiony. A, to fajnie. No dobra, no to... Dawaj go też, jest fajnie. By się zmieścił, nie? O, a jak jest ten... lód, wjedzie normalnie? Ciągnik bez napędu, ci powiem, ma... O, ciężko. Jest problem, nie? No. Ale... Ciężarówka jest aż z Podlasia. Słychać po akcencie od razu. O. Daj tyłem, Adam. Tyłem? Pierwszy pokaż. Co? Pokaż jak ona śmiga. Zawsze będzie. Taka naprawdę skoksowana jest. No, nie słyszę jak gwizda. No wie, jaki chodzi identycznie jak zatorze. Tak. Sam nawet dźwięk jest. Tak samo zgrzytają? Tak jest, identyczny dźwięk w zatorze. O, hamownie ma nawet zdrowo. No teraz będzie sztosy, będzie miała na czym. Czekaj, może ramiona podnieść, co? Nie zahaczę tam? Dobrze, ja mam ja w sztos. Ej, może trochę przestawić się, bo jestem trochę... Co ty? Ten taki podasz mi do auta, nie mów. Dobra. Jeszcze może trochę inaczej. No, i dobra. Trochę krzywo jest. Nic nie będzie? Będzie dobrze. Muszę na górę przypłynąć w górę, co? I ramiona daj do góry, tylko. Dobra. Nie ma problemu. Już się robi. Uwa, na zbędźmy zostawił. Kawał historii będziecie wieźli, YouTube'owej. Kawał, pewnie że kawał. Dobra, tu ma nie ma. Zajdę na pód. Raczej to nie puści, nie? Na biegu dałem, jak odpali, ale na wstecznym. Jak odpali, to z kabiną pojedzie. Na Podlasie co się do was by przydało? A co masz niepotrzebnego? Co masz do sprzedania? No handel z grabiarki. Z grabiarki? O. Przeprotarki. Jałówków nie mam niebieskich. Szkoda. Przyjdź do nas następnym razem. No zobaczysz. Co, masz gdzie trzymać niebieską? Nie, nie mam gdzie trzymać. Nie mamy obory, ale... Nie pogniewaj w kurniku. Dopiero by dziadek miał, nie? Jak on teraz... A wtedy awanturę robił, jak kury przywiozłem mu, nie? A teraz są kury, nie? No. Nie ma problemu. Chłopie, co wczoraj się działo? Wczoraj normalnie film pełnometrażowy hollywoodzki można było nagrać. Co to było? Gdzie... elektryk był i robiliśmy nowe... Czy podłączenia. No to Krajzegę podłączamy. Pod siłę, nie? Dziadek ogląda telewizor, telewizor mu zgasł. A co się stało? Nie wiem. Zbieg okoliczności. A dziadek awanturę, że my podłączyliśmy Krajzegę i mu telewizor zgasł, nie?
a babcia firaną ruszyła i mu gniazdko, wiesz. Tam, i starcie sobie? No, bo tam takie... Korki wyrzuciło. No, u niego. A my, się a my chodzimy, się jak to przez Krajzegę, telewizor mu nie działa, nie? No, pijecie coś? Chcecie pić kawę czy coś? Kawy to nie. Może jedziemy powoli, szybciej. No ja wsiadać mam? Dobra. Ja pierdzielę, jaka maszyna. A tu w butach mam siedzieć? Tak, to tutaj nie, w butach. Bo to jest dywanie, tylko mocniej na tym drzwiami. Mocniej? Tak, stoję, taki samochód ciężarowy. Jak chcesz ciało? Tak? Dawaj pod tym. To tak będzie się dobrze słychać. Drygnie. No i chłopaki pojechali w trasę. Zajebiście się tym jeździ, co? Ale mało widać ogólnie jako pasażer z przodu, nie? A co ty byś chciał widać? Nie kierujesz, to nie musisz nic widzieć. Ty bym chciałbym jak w kombajnie siedzieć, tak. O, żebym wszystko widział, co się z przodu dzieje. No Marek się najebi, poszedł pewnie już. Tak, już ten. No i chłopaki pojechali w trasę. A wy skąd jesteście? Z Podlasia dokładnie? Dokładnie. Czy... Dokładnie jak z Podlasia. Jak będziesz na Podlasiu, śmiało dzwoni. No. Może jak dobrze pójdzie, to będziemy tutaj też w następnym tygodniu. Też w niedaleko, tylko z tamtej strony. Aha. Kurde, tak się dziś nie złożyło. Ciepło tu macie? Dużo takich wrogów masz tu u siebie w okolicy, takiej bardzo bliskiej okolicy. Taki wiesz, bliski? Taki tutaj, no. Takich, no wiesz, nie wiem, co chcą tam krzywdy, wiesz, tak. Nie, ta, no mamy takiego jednego, co tak chodzi po polach, trochę tam psioczy, ale tak to aż nie ma. Nie, tutaj może było. No, ale aż tak to nie ma, żeby ten ktoś tam, wiesz, cały czas coś niszczył, wjeżdżał, robił. Raczej bardziej jest tak, że więcej jest pomocy. No to to fajnie tak. Tak, to Misławiec mamy około 300 km. Więc spokojnie sobie jedziemy, widzimy się gdzieś później w trasie, my sobie obgadamy tutaj z chłopakami tematy jakieś. Tak jest. I widzimy się później. I co, się spytacie, co z Przemkiem, co nie? Chłopaki pojechali, Przemek został, a tu o, Janeczka czeka. Samochodzik odpalony, nawigacja już ustawiona. Szybko się kontaktujemy. Idziemy na przerwę. Nawozową. Idziemy rozlewać RSR. Śliwniutko. Żyjemy w Polsce. Był przystanek, ale zostały rzeczy tylko po przystanku. Ty, powiem ci, że sikanie na zamarznięte to takie zadanie z gwiazdką. Nie jest dobry. Siadamy, jedziemy. Zmiana kierowcy. Zimno. Teraz była przerwa nawozowa. Jedziemy dalej. Dziesiątki w lusterku nie widać. Nie widać, ja widzę. Lustereczko widać. Teraz na górę. Na kamerkę i wyższyła tak skład. A, też ale nie chcę jeść ci odkupywać potem. Ciągnie. Nie, nie. Co tam będzie słychać? Tylko szum wiatru, nie? No, proszę bardzo. Podróż przebiega na razie pomyślnie. Chłopaki są z Podlasia.
Tak jest. Słychać, nie? Widać i czuć. No, 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 czuć. No nie, chyba zaraz ktoś wysiądzie. Czy robi się już niemiła atmosfera podczas tej trasy? Nie, no takie piosence tak było, tylko zacytowałem. A jeszcze ponad 200 do celu. No. No, będę miał nowy ciągnik na gospodarstwo sobie. O, 60. Czyta się. Żółta. No, fajna atmosfera, o to chodzi, pogadamy, pośmialiśmy się. Tu właśnie u ciebie jest żółta, ja mam 3P, 60 mam czerwoną. Aha. I czerwony to jest miłość. No. Czerwony to jest miłość! Czerwony to jest miłość, chłopie. To... Żółty to jest zdrada. Nie. Nie? Ja pierdzielę. Dziadek to jest agent. My będziemy widzieć się prawdopodobnie u gościa specjalnego. A gość specjalny mieszka koło Bydgoszczy i widzimy się tam na miejscu u niego. Co? Nie, by tam ujemy. To taki moknący deszcz pada. Tak jest. Znaczy był tylko śnieg. Nie wyhamujemy, co? Nie wyhamujemy, jedziemy prosto. Pogoda ogólnie do transportu sprzyja bardzo dobrze. Warunki mamy idealne. Na plusie jest jakiś około plus 10. Wspaniała jest pogoda, wspaniała. Polecam ogólnie transport w taką pogodę. Proszę bardzo, zobaczcie. O, pada śnieżek, dobrze pisaliście, że zasypie nas. A on powie, jednak się rozmyśliłem, chłopaki. Nie wychodzę taką pogodę, na razie. Taką pogodę to nawet nie wychodzę. U nas tu na Podlasiu habale. Tak? No. Habale? Jak masz taką grubą kurtkę puchową, to w kapocie chodzisz. A jak, tak? No, no. A to jakie słowa jeszcze są u was? A, w sumie wiele, jeszcze kilka innych. A jak na sąsiada się u was mówi? Dosłownie, no. Sąsiada. U was dobrze sąsiedzi z sąsiadami żyją? Powiem to tak. Różnie bywa. No. Bywa lepiej, bywa gorzej, no. No, no. O, czekaj, jedzie Przemysław? Da, Przemek jedzie. Dobra, masz. Jesteśmy na miejscu. Popatrzcie nas. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Siema! Jeszcze fura, siema. Co ty tutaj za pogodę dałeś? Michał. Ale siema, czekaj, idę. Michał. Co ty za pogodę tutaj wybrałeś? Ja za chwilę przejdzie na radarze, patrz, ja mówię, no. Samochodem jedziemy, ja też chyba teraz. Dobra, elegancko. Co? Elegancko. To idziemy. Nie spożywać alkoholu. Czekaj, to ja kurtkę wezmę. Na razie, do Podlasia. Na razie. Tylko do Podlasia ją nie zawieście. Do Podlasia ją nie zawieście. To by się przydała, bo samo będzie kręcić jak przykład. Dobra. Idziemy. Siema. Wszyscy się nagrywają, nie? To to się dla czasu dały, nie? Dobra, my prowadzimy tędy do rady wyjechać. Do rady, no. Dobra, to trzy siadać z przodu. Pakuj balizę do bagażnika. No, no. Chyba szybko nie wrócimy, patrząc na ilość bagaży. Planowane jest do niedzieli. Ale jak wyjdzie, to chyba cię. Masz? Mam. Jak ten zasypie, to nie wrócimy za szybko, dopiero na wiosnę, po roztopach. Myślisz? Nie, już nie bywa. Na pierwszą dawkę nawozu. Elegancko. Dobra, my jedziemy, widzimy się panie i panowie później. Tego jeszcze nie było. No, sól wpłynie od razu na ten, beczka. System rozpuszczania śniegu. Dobre. Zaraz poddali się. 37 maszynę. No to przyjechaliśmy. Ale u was zasypało, u nas jest ciepło. 12 na plusie. 4 na plusie podobno. Siema. Siema chłopaki. Siema. Paweł. Joker. Siema, Przemek. Cześć, Przemek. Zatańczysz? Siema, Przemek. Przemek, dawaj, dawaj. O Jezus, myślałem, że wrosnę. Co? Jechali się przed nami, jak się zrobicie za nami? Ja nie wiem. Ty. Adrian, co jedliście po drodze? McDonald's. No, no, no. Uśmiechnięci to widać, że na jedzenie. Tak. Ty dużo musieliście zjeść. No, kolejka była, wiesz, tak? No. To co, przeciąganie? Też przeciąganie? Możemy. No to jedziemy. Na śniegu to będzie tak delikatnie. To dawaj, grzej. Czekaj, jak te teraz wycinaczki działają? Co? Tu masz. A, tu. A, ty masz tutaj złożone. No panie, wycinek to twoje.
360 chodzi. Widać, że ci gankus przód nie jest potrzebny, bo powietrza to mało z przodu. O to chodzi, bo dziurak się lekko jedzie. Delikatnie. Wtedy działa jak miękka oś. A mój czas teraz dobry, patrz. No i co tam? Jesteśmy u chłopaków Travi Garage. Tutaj jest z nami Rafał i Pawełek. Siemanko. Rafał będzie robił modernizację w tym oto ciągniku. Będzie wstawiony przedni napęd. Dziadek będzie wreszcie zadowolony. Coś nowego, zawsze. Co? Może zabieramy na Podlasie? Właśnie zmieszczą, nie? No. Słuchaj, jak coś to... Jak masz wolne 100 tysięcy, to możesz Białego zabrać. A my wtedy weźmiemy ten. Się przerobi. No najlepszy, teraz już mamy, wiesz, pomysły inne w głowie. Zawsze pierwszy egzemplarz. Pierwszy egzemplarz jest taki testowy, nie? Nie dla siebie, do sprzedania. No. A drugi, teraz byśmy jeszcze, Rafał, pewnie parę sporo rzeczy poprawili. Zrobili. Tak, jeszcze inaczej, nie? No. Na pewno byśmy teraz już chyba... Silnik inaczej jeszcze był. Tak, silnik inaczej. Rafał, dzisiaj tak nawet rozmawialiśmy, bo by można zrobić na zetorowskim silniku. Wtedy byśmy co? Tuleje dali inne? Tak, to zetorowskie duże i tłoki z teflonem. I wtedy można pompować. Wtedy 3 bary by przyjął, nie? 400 koni od matki. Chłopaki, fajnie się z wami współpracowało. Super, że robicie za darmo takie rzeczy. No. Czy o czymś nie wiem? Będzie trzeba wspierać polskich rolników. Tak? Oczywiście transport jest normalnie opłacony. Nie no, śmiejemy się, no, to są jaja sobie robimy, nie? Ale i tak w komentarzu ktoś napisze, że pewnie... Na pewno. Uważaj na współpracę z Jokerem. Tak. Chociaż, no, chociaż na śniegu to tak raczej nie... aż tak. Ale bez przedniego, bez przedniego. No, no, bez przedniego, no. Pierwszy pokazać 1:1, a później z przedni, co robi przedni. Czynność faktycznie się zmienia. Myślę, że na takiej nawierzchni jak dzisiaj to dużo. Tak, bez porównania. No. No waga też, nie? To też no, ile nasza waży? Już musiał go dociążać, ale nie ma. W którymś momencie jest ta granica, nie? Tak, tak. I tak jest naładowane żelazo, ile wlazło, nie? Laleczka, no. Nie, tak powiem ci szczerze, na drogę do Konina. Tak? Jeszcze raz się spytam. Został mi dopuść tylko transport do Konina. I z powrotem będzie takie samo. Aha, aha. Tak, wy się bawcie, dzięki za współpracę, że dotarliśmy tutaj. Warunki pogodowe nie sprzyjały. Mam nadzieję, że się tu zobaczymy. Lecicie? No, pewnie się zobaczymy. Przy odbiorze. Z kim się jeszcze nie pożegnałem? Z Przemas. Ze mną. Cześć, Przemas. Siema. Po szerokiej drogi. Właśnie, jeszcze jedziemy po zgrabiarkę. O! Do Turka tutaj. Widzisz? Będzie to martwi teraz. Do Turku to 70 km macie. No, tak. A tam jest to źródełko, co mówię. Tak? Właśnie tam. Kurde, poczekajcie, następny raz jak tu przyjadę do jazdy, ja się zaopatrzę też. Tylko następny razem ogarniemy tak, żebyśmy mogli gdzieś pauzę wykręcić. No, na miejscu. No tyle godzin to się nie jeździ. Nie zwykle jeżdżą i kierowcy. Teraz daj cenzurę, cenzurę o tym. Ja się już pożegnałem z chłopakami. Uciekamy w takim razie. Na razie. Dzięki, na razie, dzięki. Jeszcze raz dzięki za współpracę i miłej zabawy, chłopaki. No, będzie. Wioseczka, dzięki wielkie. Trzymajcie się, chłopy, może do zobaczenia. Do siema, dzięki. To normalnie jakby jak na święta, ten, rodzina przyjechała, nie? Ale mega pozytywne. W porządku, no. BMW! 3 litry niecałe. Rozgrzewamy ciągniki i za chwilę zobaczycie przyciąganie 60-tki. 60-tek? Bo to dalej 60-tek. Tak. 60-tki. My oczywiście pojedziemy bez napędu. Przynajmniej pierwszym razem, żeby była szansa,
obie doładowane, także... Jedźcie z przednim napędem, dam wam fory. Przedni napęd włączymy później, nie pokażemy wszystkiego, co od razu mamy w zanadrzu. Dobra, ale słuchajcie, jest taki filmik na YouTubie, jak Władimir jest taki, jak mamy T25, przeciąga takiego dużego MTZ-a. I to kilka razy pod rząd i za każdym razem go przeciąga. Tak? Także, no... Także... Ja ci powiem tak. Nigdy nie ma się co nastawiać. To jest tak jakby z tymi... Ja mam lepsze opony. No, to jest tak jakby z tymi wyścigami. Czasami przegrywa się ze słabszym, nie? Czas reakcji, coś nie pójdzie, nie wejdzie ci bieg. I tu też może być różnie, także szansa jest zawsze. Ale na przeciąganie dobrze, bo śnieg.